zmiany? Konopnicka. Nie, ordynacka. A mówili, że krótka seria. O czym dziś będzie? Dzisiaj będzie o mężach. Aha. Ach, mojemu mężowi ktoś naopowiadał takich plotek o mnie. Współczuję. Ja jestem zawsze spokojna, bo mój mąż to jest do matora wzór. On nie słucha żadnych bzdur. Nie ma czasu. A kąpie dziecko idealnie wprost. Nie narzeka na swój los. Pierze, ściera kurz. Prawie 10 lat go trzymam już. Pierze? Tak. Ściera kurz. Każdy czuje. Więc go 10 lat nie zmienia już. Nie ma na kogo. To ja? Ty mów dalej. Z dzieckiem w parku siedzi przez pół dnia. Więc kto spokój ma? On. Ja. U fryzjera spędzam sobie czas. Albo z wami, proszę was. Gdy przez park wczoraj szłam, właśnie twój ideał siedział tam. Słucham? Synek twój w błoto wlazł. Mąż gawędził z niańką cały czas. Z jaką niańką? No, z taką młodą. Bardzo serdeczna wymiana poglądów. Nawet ją za rękę trzymał. Żeby się nie przewróciła. On jest uprzejmy dla dam. Tak. Za to mój mąż o mnie dba jak nikt. Troskliwości męskiej szczyt. Naprawdę? W zagranicznym handlu jest od lat. Zwiedził chyba cały świat. A gdy tu wraca już, upominek wiezie mi za mąż. Czapeczkę? Jaką czapeczkę? Tę, którą masz na głowie. Kraciastą. Och, nigdy o niczym nie zapomnę. Zdradź nam, co ostatnio przywiózł ci? Kiedy z Turcji wrócił? Trzy! No. Pary pończoch cienkich niby mgła. Kto dziś takich mężów zna? Przywiózł też chałwę mi i rodzynków torebeczki. Trzy! Ma chłop gest. No bo zważ, że dla ziutki jeszcze przyniósł płaszcz. Co? No twój mąż. Dla jakiej ziutki? Zamszowy, zielony. Dla jakiej ziutki? Nie znasz ziutki? Twój mąż mówi zawsze, że to twoja kuzynka. O, ja nie lubię zielonego. Za to mój mąż ma do pracy chęć. Pół etatu, piątość z pięć. O lala. Nawet nie wiem dobrze co i gdzie. Kiedy wraca, ja już śpię. Czasem to żal mi go. Tak pracuję, tu latka mknę. Czasem to żal ci go. Poważnie. Tak pracuję, a tu latka mknę. O, tak, tobie mknął. Co? To widać, to widać. Cicho, tak? Śpiewam. Znam się. Ze zmęczenia czasem leci z nóg. Wierzę. To jest biały kruk. Na pewno. On tak męczy i męczy się jak nikt z koleżkami w barze cyk. Mój mąż raz wpadł pod stół. Tam zapewne na etatu pół. Co dwa dni w totka gra. No to ja wiem, na wyścigach też pół etat ma. Co ona mówi? Co ona mówi? Miasteczko nieduże, słyszy się o tym i o tym. No kończymy kochani. Jeśli któraś z pań chce z nami wraz o małżonku wspomnieć raz. To mój mąż nam. To prosimy, udzielimy rad. Jak nożoka leczyć z wad. Tam to było o nim. Przeszło się przez ten chrzest. Teraz to już dla nas fiume jest. Każda z nas dziś jak paf. Rozwodzę się. No nie to dobrze. Ja mam narzeczonego. O, narzeczonego to ja też mam. Niezależnie. Dziękujemy. Nie potrzeba.